Witam was bardzo serdecznie w kolejnym Vlogmasie. Dzisiaj jest 13 Vlogmas i jest 20 grudnia. Czy wy to rozumiecie? 4 dni do świąt, do Wigilii. A dla mnie jakby Wigilia jest takim najważniejszym elementem świąt. Myślę, że w Polsce szczególnie jakby... O! A tak, żebyście mogli jeszcze zobaczyć mojego pieska. Myślę, że w Polsce ogólnie Wigilia dla większości jest takim najważniejszym dniem świąt, bo to jest taki dzień, kiedy wszyscy się zbieramy razem i w ogóle. Ja do rodziny wyjeżdżam pojutrze, a dzisiaj jest przedostatni Vlogmas. A dzisiaj ja nie poszłam do szkoły, bo normalnie u mnie w szkole są teraz Wigilie klasowe, tylko u mnie w szkole jest tak, że są 4 lekcje normalnie według planu i potem są Wigilie klasowe, ale mojej pani wychowawczyni dzisiaj nie ma, więc zrobiliśmy Wigilię klasową wczoraj. A dzisiaj, jako że mamy na 9, to byśmy mieli 3 lekcje, a jeszcze tą na 9, tą pierwszą lekcję nam odwołali, czyli mielibyśmy 2 lekcje, WF i francuski, czyli tak naprawdę jedną lekcję, na którą opłacałoby się w jakiś sposób przyjść, ale teraz na francuskim tak nic nie robimy, tylko robimy jakieś piosenki, jakieś świąteczne rzeczy, które nie są zbytnio ważne. Także kompletnie nie opłacało się przyjść na te 2 godziny, nawet na tą godzinę francuskiego się w ogóle nie opłaca przyjść. Dlatego ja zostałam w domu. Jest godzina 9:08, a ja spełnię kolejny punkt z listy rzeczy do zrobienia przed świętami. Idę dzisiaj na łyżwy. Umówiłam się z moją koleżanką, idę dzisiaj na łyżwy i będzie to mój pierwszy raz na łyżwach. Ja nie wiem, ja się zabiję, biorę kask na wszelki wypadek nawet, bo ja wiem, że jest to dziwne, ale jakoś ja nigdy nie miałam takiej okazji iść na łyżwy, bo ani nie miałam żadnych zajęć dodatkowych w szkole, ani moi rodzice nigdy mnie nie zabierali na łyżwy, bo oni sami nie umieją jeździć, ani jakoś nigdy... Zawsze jak się gdzieś umawiałam ze znajomymi, to nigdy ten temat łyżew jakoś nie wychodził, jakoś chyba nie miałam po prostu znajomych, którzy tak lubili chodzić na łyżwy. Ja już tak myślę od jakiegoś czasu o tym, że chciałabym strasznie pójść na te łyżwy, bo ja jeżdżę na rolkach, ja strasznie lubię jeździć na rolkach i no naprawdę uwielbiam rolki, no więc nie wiem właśnie dlaczego nigdy nie pomyślałam o tych łyżwach, także dzisiaj będzie mój pierwszy raz na łyżwach, jej! No i co? Jest godzina 9:10, ja się umówiłam na 10:00, jestem już ogarnięta, ubrana, może wam pokażę mój outfitik. Nie pokazuję wam tego outfitu codziennie, ale po prostu moje outfity zawsze wyglądają tak samo. Dzisiaj mam akurat bluzę z Championa i mamy jeansy z Planbera. Moje outfity zawsze wyglądają tak, że mam bluzę, oversize zazwyczaj, ale nie zawsze, i mamy jeansy niebieskie albo czarne. No i skarpetki, zawsze długie, kolorowe. Na pewno wam na tym lodowisku ponagrywam, oczywiście po to będzie moja pierwsza reakcja, moja pierwsza takie, jak już zejdę z tego lodu, jak to będzie. Jestem strasznie ciekawa, czy faktycznie jest tak, jak ludzie mówią, że jak umiesz jeździć na rolkach, to załapiesz łyżwy w mig, czy jak niektórzy mówią, że to jest mit i jak umiesz jeździć na rolkach, to nic ci to nie da. To różnie ludzie mówią, różne są podzielone zdania, także... No nie wiem, jestem ciekawa, jak będzie ze mną, może to zależy od osoby, ja ogólnie nie wiem, nie pamiętam, jak uczyłam się na rolkach jeździć, bo to było bardzo dawno, ale pamiętam, że na początku strasznie dużo się przewracałam, teraz się prawie w ogóle wiadomo, ale na początku się strasznie dużo przewracałam, także boję się, że jutro i dzisiaj po południu będę cała obolała, cała w siniakach po tych łyżwach, ale wiecie, no strasznie się cieszę, także... Ja się zaczynam pakować już na to i za 10 minut będę musiała wychodzić, żeby zdążyć na tramwaj.
temu, bo jakoś godzinkę temu, coś w tym stylu, ale nie robiłam nic ciekawego. A po prostu jakoś nie chciało mi się podsumowywać tego i nie chciało mi się gadać. Ale teraz już się sobie odpoczęłam, posprzątałam troszeczkę. W sensie w kuchni, bo w moim pokoju nadal jest taki burdel, ale nie chce mi się za bardzo sprzątać. No, nieważne. I ogólnie powiem wam o tym, jak było na łyżwach. No więc, powiem wam tak. To jak niektórzy mówią, że rolki do łyżew nic nie dają, to jest jakiś kompletny bullshit. Bo rolki dają wszystko do łyżew. Naprawdę, nie wywaliłam się dzisiaj ani razu. To był mój naprawdę pierwszy raz na łyżwach. I nie wywaliłam się dzisiaj ani razu. Ciągle jeździłam. Jeździłam w miarę szybko. Może nie tak szybko jak tam moja koleżanka, która wiadomo, jakby była już milion razy na łyżwach. Ale jeździłam już w miarę szybko. I wiecie, pierwszy raz, kiedy stanęłam na tym lodzie, no to myślę sobie, dobra, to spróbuję zrobić jak na rolkach. I łyżwy działają dokładnie tak samo jak rolki. Tak w sensie, no wiecie, może nie takie dokładnie. Wiadomo, są jakieś różnice. Ale ja po prostu odpychałam się tak jak na rolkach, robiłam wszystko tak jak na rolkach, skręcałam jak na rolkach. Nawet umiałam zrobić taki obrót, taki wiecie, taki w miejscu, bo po prostu umiem to robić na rolkach. Umiałam jeździć na jednej nodze w miarę, bo po prostu umiem to robić na rolkach. I robiłam wszystko tak jak robię na rolkach. I naprawdę mi wychodziło i było super. Odkryłam, że łyżwy to jest coś fajnego, także muszę na nie częściej chodzić. Czekam właśnie na jedzenie, powinno być już 10 minut temu, nie mam pojęcia po prostu, nie dość, że zamówiłam je, mój tata w sumie, zamówił je chyba 3 godziny temu i jest tak długi, no dobra, 2 godziny temu, jest tak długi czas oczekiwania i jest niby, że czas dostawy 15:05. No i fajna 15:05, jest już 15:15, a ja zaraz będę musiała wychodzić na wigilię harcerską i nie ma nikogo w domu, więc w sumie nie będę mogła, bo muszę czekać na to jedzenie, no bo nie ma nikogo w domu i nie ma kto inny tego odebrać, więc muszę czekać, aż przyjedzie to jedzenie. Ogólnie powiem wam tak, super, że moje jedzenie przyjechało, naprawdę cudownie. Jest 15:25, miało być 20 minut temu i nadal nie przyjechało, jakby cudownie. Nie zjem w takim razie nic przed tym, no ale to jest wigilia, tam będą jakieś ciasta, tak, że nie umrę z głodu, ale no nie będzie nic konkretnego, więc w sumie trochę słabo. No ale właśnie przebrałam się już mundur, teraz tylko czekam z 10 minut, bo mój tata właśnie jedzie do domu. Mój tata już jest, jedzenie się spóźnia 35 minut, więc zgadnijcie co, nie zjadłam, ale już idę. Super. Jezu, jestem tak zmęczona. Właśnie robiłam kolejne sceny bullet journala, siedziałam kolejną godzinę nad tym. Także słuchajcie, no trochę to zajmuje, ale strasznie się cieszę, bardzo mi się podoba, jak na razie ten mój bullet journal wygląda, ale to wszystko zobaczycie w filmiku, oczywiście. No i ja lecę się teraz myć, myję włoski, ale jeszcze nie kończę, wyjątkowo nie kończę jeszcze tego vloga, bo jeszcze będę wam może coś nagrywać wieczorkiem. Rzadko wam nagrywam wieczorem, a skoro jutro jest sobota i mogę to po prostu zmontować jakoś jutro po prostu, a nie dzisiaj wieczorem, no to nagram wam coś wieczorkiem. Słuchajcie, ja już jestem gotowa na mój wieczór dzisiaj, kolejny świąteczny film, bo jakoś nie miałam wieczorami czasu oglądać świątecznych filmów, więc to jest dopiero drugi, a przed świętami mam jeszcze 3 do obejrzenia, nie licząc tego, także będę musiała się spieszyć. Lampki, w ogóle z tymi lampkami mi się coś stało, nie wiem, baterię muszę wymienić, bo dołam chyba jakieś złe i świeci się tylko zielony, a ten zielony wygasa po prostu. Tam mam zaświeconą choineczkę oczywiście, świeczuszki, a tu mój piesek, który będzie ze mną oglądał i tu mam jeszcze herbatkę. Nie widać tego, bo nie mam zielonego światła zapalonego, ale mam i będą oglądać film w śnieżną noc. No jestem ciekawa. Zobaczymy na Netflixie oczywiście. Okej. Słuchajcie, jest 23. Jeszcze nie było takiego momentu, którego bym doprowadziła do tak późnej godziny. Także wyglądam jak wyglądam. Po całym dniu właśnie robię sobie jeszcze tak wieczorną filmację, na szybciutko dokończam. I przy okazji będę wam opowiadać o filmie, który obejrzałam, czyli Śnieżna noc. Bardzo mi się podobał. To był taki film z kilkoma wątkami. Ja ogólnie bardzo lubię filmy, książki, które
które mają właśnie kilka wątków. Nie skupiają się na jednej na przykład też osobie, tylko no jest kilka historii, a w tych historiach są jeszcze, o Jezu, są jeszcze inne wątki. Ogólnie jedna historia mi się spodobała tak mega, że chciałabym, żeby była o niej osobny, rozszerzony film. Ogólnie to polegało na tym, że była sobie na jeden dzień, było pisane Wigilię, ale dokładnie, i o ludziach z jednego miasteczka. I właśnie różne historie, najróżniejsze, różne zakończenia, się różne zakończenia, oczywiście szczęśliwe zakończenie było wszędzie. Film też poruszał różne problemy, w sensie różne, dwa, tam może trzy problemy poruszał. Jakieś takie, które mi niektóre, no dwa były takie, które w sumie każdy może się z nimi spotkać. Takie bardziej poważniejsze oczywiście, nie były problemy typu miłość nieodwzajemniona, czy coś w tym stylu. Nie no, ogólnie gdzieś tam w tą fabułę były wplatane takie problemy nastolatków, czyli problemy, które nie wydają się aż tak poważne niektóre, ale niektóre tak. Ale nie no, było kilka fajnego, trochę fajnych przesłań w tym filmie. Także fajnie, że nie było to takie, że o, obejrzę sobie i nic mi to nie da. Tylko faktycznie gdzieś tam w tej przyjemności można znaleźć jakąś naukę. Także fajnie, że coraz więcej filmów takie coś wprowadza. Okej, okay, a więc kompletnie zmieniając temat. Ostatnio widziałam na YouTubie filmik, jak kręcić włosy. I będę próbowała na szalik. I będę próbowała ten sposób, tylko nie wiem, czy ten szalik się nada. Mam chustę harcerską moją. Myślę, że to jest coś idealnego. No naprawdę, że ja wpadłam na ten pomysł. No to, no idealna. I teraz będę ja tak te włosy tak robić, zapamiętywać o ten tę chustę, ale to muszę być przy lustrze, także zaraz się widzimy z zapamiętanymi włosami. Dobra, coś wykombinowałam. Ogólnie coś czuję, że to nie wyjdzie, bo mi takie rzeczy nigdy nie wychodzą. Ale potrzymam, zobaczę, jutro mam dużo rano czasu, także najwyżej wyprostuję sobie jeszcze. Nieważne. Ale zobaczymy, ja lecę spać, także widzimy się jutro w następnym Brumasie. Pa, pa.